Cześć wszystkim, witam Was serdecznie na naszym kanale, z tej strony Weronika i Marlena. GR Załoga, witamy Was serdecznie z przejścia granicznego w Krebenzym. Tak, jesteśmy właśnie na proteście, warunki nam nie sprzyjają, powróciła do nas zima. Aktualnie pada. Pada deszcz, także wszyscy są przemoknięci. Mamy ognisko, także można się zagrzeć. No i co, zapraszamy Was do zobaczenia relacji z protestu tutaj na przejściu granicznym. Tak, w Krebennem. Gave you all that I could give, but it wasn't enough. Oh, oh. Tried to show me how to live when I was numb. Zaczynamy oficjalnie nasz protest rolników. Ja się nazywam Mirosław Kowalik. Jestem jednym z organizatorów tego tutaj protestu. Razem ze mną w sumie tutaj uczestniczył kolega, który pojechał, Mateusz Berbecki, Łukasz Głaz. Ale to nieważne, kto to zorganizował, ważne, że jest nas tu tyle osób. Dlaczego tu w sumie jesteśmy? No każdy z nas dobrze wie, dlaczego jesteśmy. Sytuacja, jaka jest w tej chwili w rolnictwie, no, zmusza nas do tego, żeby wyjść na drogę i blokować. No bo to jest jedyny sposób, sposób, który rolnik może wykorzystać. Nie zastrykujemy w sposób, że nie damy zwierzętom jeść, nie zastrykujemy, że nie pojedziemy w pole, no bo zrobimy sobie tylko i wyłącznie sami sobie krzywdę. Ale pomijając już to, głównymi takimi jakby postulatami, dlaczego tutaj wyszliśmy, no to przede wszystkim, przynajmniej ja tak myślę, no i większość podejrzewam z Was, że no to niekontrolowane, ten napływ tych produktów rolno-spożywczych łącznie ze zbożem z Ukrainy, no nie łudźmy się, no nie jesteśmy konkurencyjni, jeżeli chodzi o zboża, mięso, jaja, miód, no praktycznie wszystko. Jest to wszystko, no wiadomo, tanie, my jesteśmy drożsi. To nic, że my spełniamy normy wszelkie unijne, które Unia Europejska każe nam spełniać. Oni nie muszą, no ale oni konkurują z nami ceną. To przede wszystkim, no z tym się nie zgadzamy. No i co? Nie zgadzamy się przede wszystkim z tym, no ogólnie mówiąc, z Zielonym Ładem.
Zielonym Ładem, która, no, gdzie Unia nakazuje nam wręcz ugorować ziemię, no, która jakby nie była, tak ciężko zdobywamy. Nieraz płacimy duże pieniądze albo ogromne dzierżawy, no ale co, no, będziemy, no w tym roku nie, no bo jest niby zawieszony to ugorowanie przez 2024 rok, na rok, co będzie dalej, nikt tego nie wie. No i tak jak mówię, będziemy patrzeć na tą ziemię z dziada, z pradziada, na którą ciężko pracowaliśmy, no i będzie leżała odłogiem. No ale sobie tak Unia wymyśliła, że mamy taką nadwyżkę, jeżeli chodzi o produkcję żywności. O, tu wystarczy popatrzeć na Ukrainę, no kto nam dowiezie. To, co my będziemy patrzeć na ten nieużytek, ta luka zostanie, jakby nie było, wypełniona produktami z Ukrainy. Dwa główne, wydaje mi się, że o to chcemy zawalczyć, z tym się nie zgadzamy. Tak jak cała Polska, można powiedzieć, protestuje przeciw temu, tak również jak my. Mówię, dlaczego przejście graniczne? Z tego względu, że tutaj, no, głównie odbywa się tranzyt, między innymi. Wczoraj nawet widziałem na świeżo filmik, gdzie w Bełsku, tutaj na bocznicy, całe wagony z pszenicą przeładowane na ciężarówki, no i dalej gdzieś. Jakie to zboże, jakiej jakości, nikt tego nie wie, nikt tego nie bada. No, tak zwane, że tak powiem, zboże techniczne, tak się to dokładnie nazywa. No i właśnie, i dlatego nie chcielibyśmy też, jak myśleliśmy o proteście, żeby pokazać swoje niezadowolenie, no, rządzącym, nie chcieliśmy utrudniać na przykład życia zwykłym ludziom, no bo tak, moglibyśmy sobie stanąć traktorami w Tomaszowie i co z tego, jak pół Tomaszowa to są rolnicy. Wielu z was mieszka w Tomaszowie, no i sami sobie byśmy utrudniali. Tutaj, no, sytuacja troszeczkę inaczej wygląda. Te ciężarówki, które stoją po polskiej stronie, podejrzewam, że są puste, one jadą na załadunek, no ale z drugiej strony, no to jedzie to, co jedzie. Dlatego spotkanie tutaj, też mówię, są inne granice poblokowane, jest Dorochusk, Zosin, Dołhobyczów, Medyka, no i wszystkie główne jakby węzły komunikacyjne w kraju. Tutaj my spotkaliśmy się w sumie jako nie związki zawodowe, nie organizacje, nie stowarzyszenia. Może ktoś tam z was należy. Ja osobiście mogę powiedzieć, że tutaj my staraliśmy się was tutaj, że tak powiem, zwołać, skrzyknąć jako rolnicy indywidualni, jako każdy sam, że tak powiem, w sobie. I dlatego nie jesteśmy pod flagą, żadną flagą, tylko pod flagą biało-czerwoną. Jakby nie było, protest jest jak najbardziej pokojowy, przynajmniej takie jest założenie, bez jakichś tam, że tak powiem, krzyków obraźliwych słów, gestów w stronę naszych sąsiadów wschodnich. No dobrze by było. Także jeżeli z mojej strony będzie tyle, jeżeli jakieś pytania, to proszę, jeżeli ktoś chciałby też zabrać głos, to jak najbardziej zapraszam. I dobrze, że jesteśmy, dobrze, że protestujemy, bo sytuacja jest, jak widzicie, w całej Europie, nie tylko u nas, bo Europa dopiero teraz zobaczyła, jak ich zawieźli, kiedy Polska zablokowała transport i inne kraje, w związku z tym jest ta sytuacja bardzo, bardzo potrzebna. Pan minister rolnictwa jeszcze dzisiaj też w radiu mówił, u nas na komisji też mówił, że protest jest potrzebny, bo on sam nie jest w stanie wywalczyć tych postulatów, które Komisja Unii Europejskiej nam dyktuje. Szansa jeszcze jest taka, że ta decyzja, którą podjęła Komisja Europejska, nie do przyjęcia, jeszcze może Parlament Europejski zmienić, może jeszcze Rada Unii Europejskiej zmienić. Nie możemy dopuścić, żeby to, co przygotowała nam Unia Europejska po czerwcu 2024 na 2025, jest nie do przyjęcia. Till the night we were done.
Trying to listen, but feeling so misunderstood.